Hello, tu Kraków. Ewa i Tadziu witają Państwa po raz czwarty. Tym razem z dworca głównego w Krakowie. Wystarczy się tu znaleźć, by mieć całą kulę ziemską w zasięgu ręki. Co zobaczymy i gdzie dojedziemy, to Państwo przekonają się już niebawem. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym na przejeździe promocyjnym na otwarciu trzeciej edycji Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej. Małopolska to nie tylko Zakopane, to nie tylko Oświęcim, to nie tylko kopalnia soli w Wieliczce czy piękny Kraków, ale także wspaniała kolej retro. Myślę, że to jest przejście do tego, jak jeździli nasi ojcowie, a nawet dziadkowie. Stoję na tle parowozu z roku 1946. Serdeczne ukłony dla całej Polonii amerykańskiej od Małopolski. Wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszamy, przyjeżdżajcie. Tak jak obiecałam, jedziemy niesamowitym środkiem lokomocji. Jak Państwo zauważyli, jedziemy zabytkowym pociągiem. Znajdujemy się obecnie w przedziale pocztowym. W tym momencie jest on przerobiony na bar. Jak tutaj widać, jest lada. Można sobie tu zamówić kawę lub herbatę. Jeśli więc macie ochotę, to tutaj będziecie Państwo obsłużeni. Powiedz mi, skąd dowiedziałeś się o tym pociągu? Tata mi powiedział, że będą takie jazdy. No i jak Ci się podoba? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, nie da się tego określić innymi słowami. A powiedz mi, że podróżowałeś kiedyś pociągiem? Tak. A czym się ten różni od tych, którymi jeździłeś? Tym, że środek jest z drewna i ma inne drzwi. Pojadę pociągiem. Daleko. Daleko. Na wycieczkę. Na wycieczkę. A jak Wam się podoba jazda tym pociągiem? Fajnie, ja jeździłam pierwszy raz. Tak? Tak. Ale pierwszy raz w ogóle pociągiem? Tak. Czy takim pociągiem? Pierwszy raz. Pociągiem. A ja drugi raz. Jak pani widzi, Tymek się troszkę wstydzi, ale generalnie nie lubi się fotografować, ale bardzo mu się podoba. Bardzo mu się podobał pociąg, ciuchcia i bardzo. A skąd taki pomysł, żeby dzisiaj pojechać tutaj na wycieczkę? Wiedzieliśmy o tym, że w zeszłym roku taki pociąg jeździł tutaj w Wieliczce, ale jakoś nie wiedzieliśmy, jak się za to zabrać, też nie było czasu, a teraz mąż się dowiedział i no i postanowiliśmy skorzystać z okazji. Masz na imię? Kaja. Kaja? Kaja jest zachwycona. Zachwycona, tak? Tak, właśnie tutaj, pozdrawia wszystkich. Tutaj macha i pozdrawia Polaków za granicą w Chicago, tak? Powiedz, że wszystkich Polaków w Chicago pozdrawiasz. O właśnie, tak pozdrawia. Nawet całuje, dotyka i ściska. Jeszcze coś powiesz? Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacji nie czeka. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Że jestem konduktorem, a przynajmniej usiłuję być konduktorem. Pan Jacek Kaczmarek. Tak, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Jest to kolejna edycja Małopolskich Turystycznych Szlaków Kolejowych, na który wpadło Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Przy współudziale, oczywiście dużym współudziale i właściwie dzięki temu, że Marszałek Województwa Małopolskiego współfinansuje to. No i z skansen taboru kolejowego Cargo w Chabówce, bo gdyby nie ich tabor, to by to nie jechało. Chyba jedyny taki program realizowany w Polsce
na tak szeroką skalę, z taką szeroką otoczką, gdzie nie tylko jest przejazd pociągiem zabytkowym, ale się dużo dzieje na stacjach. Akurat Wieliczka to krótka trasa, więc tak nie ma, ale w przypadku jak jeździmy gdzieś na Podbeskidziu, czy Żywiec, czy też Nowy Sącz Krynica, to i kapele góralskie, i każda prezentuje się z gmin po drodze, i potrawy, kulinaria, i zwiedzania miejscowości, i grupy rekonstrukcyjne, także naprawdę warto polecam wybrać się na kluczowe imprezy. Tych pociągów będzie kilkanaście, nawet więcej chyba w ciągu roku. Ostatnie zawsze w grudniu z Mikołajem w czasie wakacji, także polecam tą imprezę. A proszę z zawodu absolutnie nie mam nic wspólnego. Z koleją jest to moje hobby, nawet nie jestem z Małopolski. Skąd się moja miłość do torów wzięła, to chyba nie wiem. No zaraziło się to, jak jeździło się pociągami w dzieciństwie parowozem z rodzicami. Ojciec mój też nie był wcale kolejarzem, był plastykiem, tak jak i ja, natomiast zawsze mi zwracał uwagę na szczegóły. Zobacz, a zbierał pan może bilety? Zbierałem tekturowe bilety i zbieram tekturowe, stare bilety. Mam nawet w domu komposter biletowy, taki jak był w kasach, który, prawda, odciskał datę i parę innych rzeczy. Mam cążki, no torba moja też historyczna, która już się trochę drze. Mam oryginalną też opaskę konduktor rewizyjny, której dzisiaj ze sobą nie mam, ponieważ jest razem z mundurem na wystawie u mnie w szkole, w której pracuję aktualnie. A ten program nagrywamy dla telewizji polskiej w Chicago Polvision. A chciałabym, żeby pan zachęcił Polonię, jak przyjadą już do Małopolski, do Krakowa, do podróży tym niesamowitym, niespotykanym już w dzisiejszych czasach pojazdem. No, jaką trasę szczególnie pan poleca? Przede wszystkim te podbeskidzkie. Najpiękniejsza to jest oczywiście górska trasa, to jest z Chabówki do Nowego Sącza. Tam się wjeżdża na najwyższy punkt kolejowy w Polsce, na przełęcz i na stację Skrzydlna. Duże bardzo łuki, 33 promila, przy ładnej pogodzie jest widok w jedną stronę aż po Bochnia, w drugą stronę cały Beskid Wyspowy widać. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, i pod z niej spływa tłusta oliwa, tak jak ja. Witam Państwa. W Krakowie rozpoczęła się 7. edycja Nocy Teatrów. I choć jak Państwo widzą, świeci jeszcze słońce, dla nas już się rozpoczęła noc. Ale z pogodą to jak z kobietą, zmienna jest. Zobaczymy, co nas jeszcze będzie dzisiaj czekać. Przyjęliśmy zaproszenie na spektakl Biderman i Podpalacze. Mam nadzieję, że nam i Państwu się spodoba. Zapraszamy! Powiedz mu, że go własnoręcznie wyrzucę za drzwi, jeżeli nie spłynie stąd natychmiast. Dobry wieczór. Co to ma znaczyć? Przecież mówiłem panu, że masz pan czekać na schodach. Jak to tak można? Coś podobnego. Bez puchania? W lokalu ja wiem, że pan mnie nie widział. Siedziałem w kącie. To wszyscy kumple mieli wielką uciechę za każdym razem, kiedyś pan walił pięścią w stół. Co ja takiego mówiłem? Ja sam, Jusieńko, mam prawdę. Trzeba ich powywieszać, wszystkich. Im prędzej, tym lepiej. Powywieszać całe to podpalackie nasienie. Właśnie takich ludzi jak pan nam trzeba, panie Biderman. A jeżeli mu przyjdzie do głowy, wezwać policję. A dlaczego miałby wzywać policję? A dlaczego nie? Ponieważ sam jest w niezgodzie z prawem. Ściśle mówiąc, każdy obywatel powyżej pewnego dochodu jest w niezgodzie z prawem. Nic się nie martw. Nie żarty na bok. Podpalacze! Nie krzycz. Podpalacze! Nie krzycz, babek, ale to na szczęście nie u nas. A gdzie to może być? Tam. Na szczęście nie u nas. Skąd wieje wiatr? Ale na szczęście nie u nas. Tak właśnie robimy. Wzywamy straż ogniową na odległe przedmieścia, a kiedy wszystko naprawdę się zaczyna,
drogę mają odcięte. Nie, żarty na stronę, przyjaciele, żarty na stronę. Ale my wczoraj nie żartujemy, panie Gider. My jesteśmy podpalaczami. Pozdrawiamy Polonię amerykańską i jego siostrę. I moją siostrę i mojego szwagra z Chicago. Państwa z Centrum Sztuki Współczesnej Solwaj, gdzie za chwilę odbędzie się spektakl reżyserowany przez jubilata, reżysera i aktora pana Stanisława Michno, który w tym roku obchodzi 60-lecie swojej pracy twórczej. Panie Stanisławie, zaskoczył mnie pan, bo pan powiedział, że na jubileusz marzy i prawdopodobnie wystawi drugą sztukę Upadek, ale patrząc na pana życie, na pana dzieła i reżyserskie, i aktorskie, wyobrażałabym sobie, że raczej pan poszuka jakiejś sztuki o tytule Sukces. Nie, ja nigdy nie byłem celebrytą i nie mam zamiaru robić kariery pod koniec jej życia. No, jestem szczęśliwy, że tutaj urządzono mi jubileusz dzięki dobrym, właśnie, dobrym ludziom, podobnie jak w teatrach, a może nawet więcej, postanowiono uhoronować starszego aktora. Starszego aktora, który ma życie jakby za sobą. Ja nigdy nie byłem gwiazdą, ale występowałem w dobrych teatrach. Zapraszam Państwa teraz na spektakl pod tytułem Kociaku przyjeżdżaj, czyli Villa Story. Podobno w ogóle nie wychodzisz z pokoju hotelowego. Masz sobie psy, gadać z nimi. I chcesz mi powiedzieć, że nie czujesz się samotna? Czyżby? Może trochę, ale nie mam czasu na rozmyślanie i z tego powodu też nie szukam towarzystwa. Panie Tadeuszu, no przecież pan się ożenił. No to czego pan oczekiwał po tym małżeństwie? Proszę pana, partnerki na życie. I nie tylko. Pewnie w interesach też. A czemu? My tu, proszę pana, w Jastrzębiu, w Chicago, ponieważ wiesz, mamy miliony w bankach. Ale długów. Po sukcesach w największych salach koncertowych wróciła pani jednak do Polski. Co się zmieniło po pani powrocie? I jakie są teraz opinie Polaków na temat pani i pani imidżu? No cóż, jak już państwo wcześniej usłyszeli, jest nawet o tym zabawna piosenka. Ma tytuł Ja jestem już taka i jest bardzo popularna. Wszystko jest źle, to wszystko, co ja zrobię, jak chodzę, jak mówię, jak śpiewam, z kim śpię, no i to, co mam na głowie. W latach 78-81 gra w Teatrze Bagatela za dyrekcji Jana Guntera. Od 81 roku przez 5 kolejnych lat przebywa w USA, gdzie na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Kultury w Chicago współtworzy Teatr Polski. Po powrocie do Krakowa dołącza do zespołu Teatru Krikot 2 Tadeusza Kantora. W roku 94 zakłada własny teatr Mist, który działa nieprzerwanie aż po dziś dzień. Chciałem jeszcze poprosić panią Annę Ochońską-Walkowicz, zastępcę prezydenta miasta Krakowa.
skończyłem, ale jak pukali, żeby pani zaopatrzony. Co pan sobie życzy, żeby pan zagrał? 100 lat niech zabrają. No to jeszcze, ale 100 lat zabrają. A na zakończenie dzisiejszego odcinka wyprowadzę Państwa w pole. Я верю.